Cześć. Dużo się ostatnio mówi o tym, że człowiek musi być wydajny w pracy, wtedy osiąga pełnię swoich możliwości. A czy wiesz, że amerykańscy naukowcy zbadali, że ból kręgosłupa zmniejsza twoją wydajność o około 15%? 15%. O tyle spada twoja wydajność w pracy, jeśli cierpisz na ból kręgosłupa. Nie tylko taki od wczoraj, ale również ten, który towarzyszy z tobą każdego dnia od lat, kiedy na przykład wstajesz rano z łóżka. To ważne, aby zdać sobie z tego sprawę, że możesz wpłynąć na swoją wydajność w pracy, zmniejszając swoje bóle kręgosłupa. Dokładnie tak. A jak to zrobić? Jest tak naprawdę kilka prostych trików, które możesz wdrożyć już dzisiaj. Jakie na przykład? Choćby trening, spontaniczna aktywność ruchowa, czyli po prostu wysiądź przystanek wcześniej tramwajowy albo z metra i idź kawałek pieszo do pracy. Dokładnie. Albo co godzinę przejdź się chociaż 5 minut swojej pracy, stój jak najczęściej, rozciągaj mięsień biodrowolędźwiowy, który spokojnie znajdziesz te ćwiczenia bez problemu w internecie, jak go rozciągać, dbaj o to, żeby go rozciągać, dbaj o swoje miejsce pracy, dbaj o to, żeby monitor był na odpowiedniej wysokości, czyli na środku wzroku, dbaj o to, żeby twoje łokcie były podparte, a to wszystko zmniejszy twoje bóle i zwiększy twoją wydajność. Możesz również skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa akumata. To jest taka mata z dużą ilością kolców, możesz ją sobie znaleźć na przykład w internecie i zakupić i kłaść się na tej macie spokojnie w podkoszulce, żeby ci nie było za ciężko, na ziemi, a nie na łóżku, codziennie na dosłownie parę minut albo co drugi dzień na parę minut wieczorem. Jeżeli wdrożysz tych kilka zaleceń, to na pewno twoja wydajność się poprawi i twój ból się zmniejszy. A co za tym idzie, będziesz miał lepsze samopoczucie i jeszcze będziesz bardziej lepiej mógł pracować i wykonywać swoje obowiązki, te domowe, ale i również te zawodowe. Dziękujemy za twoją uwagę. Działaj i żyj bez bólu. Do zobaczenia. Cześć.